Dzień dobry, Joanna Lichocka, witam w Rozmowie Niezależnej. Naszym gościem jest dzisiaj dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Dzień dobry, witam. Polska Akademia Nauk. Nadal Polska Akademia Nauk i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Panie doktor, nie rozmawiamy o wsi, porozmawiajmy teraz o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Wymknęło mu się to stwierdzenie o polskich obozach śmierci? Znaczy, to jest bardzo interesujące doświadczenie, dlatego że najwyraźniej tymi, którzy chcą jak najszybciej uznać to za przejęzyczenie, jest ten najbardziej oryginalny minister spraw zagranicznych w Europie, czyli pracujący na Twitterze Radosław Sikorski. No i niewątpliwie doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, w końcu profesor historii Tomasz Nałęcz, który też nas zapewnia absolutnie, że to było przejęzyczenie i że on wie na pewno, że to nie są poglądy prezydenta Obamy. No a jeśli dobrze pamiętam, to Radosław Sikorski też ma absolutnie pewne informacje, że to pomyliła się pani, która wpisywała na prompterze te słowa. Tymczasem wydaje mi się, że dotknęliśmy bardzo poważnego problemu i że to naprawdę nie jest problem na przepraszam, jeśli tak można powiedzieć. Mhm. Bo oczywiście sformułowanie, to, no w końcu przyznawany jest bardzo ważny medal, tak? Bardzo, powiedziałabym, ważnej postaci w naszej historii. Absolutnie człowiekowi, o którym możemy powiedzieć, że bohater. Za zachowanie czy bohaterstwo w takim niebywale trudnym przedsięwzięciu, żeby poinformować Zachód, tak, od którego może wiele zależeć, o tym, że w Polsce odbywa się dramatyczne mordowanie Żydów, zwożonych zresztą do Polski z całej Europy. I ten medal ma być uhonorowaniem, także w tych relacjach polsko-żydowskich. I nagle okazuje się, że to jest medal z wyrazami ubolewania, które muszą być potem natychmiast, prawda, oprotestowane. Są oprotestowane i muszą się jednak w oświadczeniach Białego Domu, już są trzy sprostowania, bo ja je dzisiaj rano policzyłam. Najpierw ktoś z Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie, a potem mężczyzna i kobieta w roli rzecznika Białego Domu, jakby dodają, mhm, tak, te kolejne wersje sprostowania, ponieważ w tej wypowiedzi pojawiły się polskie obozy śmierci, tak? I problem polega na tym, że gdyby to było przejęzyczenie, to jestem głęboko przekonana, że natychmiast po jakby wyjaśnieniu czy próbie nagłośnienia tego, sądzę, że prezydent Obama po prostu by powiedział, że to rzeczywiście jakiś tam błąd. Tymczasem ze sprostowań wynika, że mamy do czynienia z dwoma kompletnie rozbieżnymi wersjami tego, co tak naprawdę Jan Karski zrobił i co to o Polsce i o... Mówi. Tak mówi. Otóż w sprostowaniach polskie obozy stały się nazistowskie. Nawet jest w jednym sprostowaniu takie zdanie, że w okupowanej przez Niemcy Polsce, ale nie ma wyraźnego zdania, które mówiłoby, że obozy śmierci w Polsce zbudowali i wykorzystali do Holokaustu Niemcy, tak? Mhm. Nie licząc im, prawda, stopnia nazistowskich poglądów, ale one były pewnie dość powszechne. Otóż, a Jan Karski jest w tej wersji, nazwijmy to, oświadczeń i sprostowań Białego Domu, jest bohaterem, który na przykład wykazał się niebywałą godnością w walce z tyranią. I znowu tyrania nie ma swojego dopełniacza, czyja tyrania, tak? I mało tego, jest potraktowany jak człowiek, który rzeczywiście odwiedził warszawskie getto i był w tym nazistowskim obozie, bo powiedzmy sobie, że w nowszych wersjach on już jest nazistowski. Ale przecież to była cała operacja wymagająca, szczególnie kiedy przerzucano go na zachód, tak, żeby mógł, tak, dotrzeć do prezydenta Stanów Zjednoczonych. To była operacja podziemnego państwa polskiego. To była cała operacja politycznych struktur polskiego państwa. Mało z tego, on sam o sobie mówił, że był człowiekiem, który wykonał rozkaz Armii Krajowej i rządu w Londynie,
Czyli tego nie możemy traktować, nie ujmując mu bohaterstwa, bo to było od początku do końca bohaterstwem. Nie możemy tego traktować w kategoriach indywidualnej uczciwości pojedynczego człowieka. No dobrze, ale jeżeli przedstawiciele Białego Domu nie rozumieją tego, prezydent Barack Obama nie wycofuje się z tych słów. A w każdym razie nie nadaje im znaczenia zgodnego z faktami, tak? To co to ma świadczyć? O czym to może świadczyć? Czy jest to, jak chce część komentatorów, takie niezwykle symboliczne i ciężkie podsumowanie polskiej polityki zagranicznej wielu, wielu ostatnich lat, kiedy Polska nie potrafiła po komunizmie zadbać o właśnie polską politykę historyczną, o to, jak nas postrzegają na świecie, o prawdę historyczną. Czy wydaje mi się, że dla mnie to doświadczenie jest dowodem, jak bardzo dużo rzeczy stało się i już do 89 roku w takiej pamięci potocznej wielkich tego świata. Przez wielkich tego świata rozumiem, bo tak to jest, każdy socjolog ma świadomość, że pamięć symboliczną, narrację dominującą narzucają nie tylko zwycięzcy, ale najsilniejsi zwycięzcy. I jest tak, że jeśli przez lata podtrzymywało się dobre relacje z Rosją, niezależnie od tego, czy ze Związkiem Radzieckim, tak? Czy była to mniej czy bardziej gorąca lub zimna wojna, a czy w tym sensie, że kolejne ekipy wchodziły w spór, czy mniej czy bardziej radykalnie, to jednak był to koalicjant, aliant, z którym wygrało się wojnę, w związku z czym po części chce się pamiętać, że to, co po wojnie spotkało Polskę, chce się to pamiętać jako coś, co się Polakom za coś należało, tak? No bo gdyby przyjąć naszą wersję historii, że byliśmy z obydwoma totalitaryzmami w konflikcie, po czym straciliśmy 40% naszego terytorium, tak? Przenieśliśmy się, straciliśmy ważne miasta i mało tego, nie odzyskaliśmy ani wolności, ani suwerenności, ani demokracji, to jeśli się wyrządza całemu narodowi taką polityczną, dramatyczną, tak? Ja nie wiem, jak to nazwać, krzywdę, tak? To trzeba to jakoś usprawiedliwić. Stąd znakomitym usprawiedliwieniem, myślę, był pogrom kielecki, tak? Niezależnie od tego, na ile on był inspirowany, na ile autentyczny, to się dało sprzedać, że ten antysemityzm, który holokaustem po wojnie, znaczy w czasie wojny w Polsce zaowocował, oczywiście w nazistowskich obozach, potem można było sprzedać, że jednak coś z tymi Polakami było nie tak. Tak? To nie był taki naród wierny demokracji. To nie przypadek, że są takie wystawy, na których Piłsudski potrafi występować jako dyktator w towarzystwie Stalina. W centrum Warszawy, w Muzeum Narodowym. Tak. Więc proszę zwrócić uwagę, że to jest ten psychologiczny mechanizm racjonalizacji tego, co się zrobiło nie tak. I okazuje się, że to pomagało jakby radzić sobie w relacjach ze Związkiem Radzieckim, który w stosunku do wielu państw po II wojnie światowej, no jakby zmieniając jednego, a to w przypadku Polski było chyba najbardziej rażące, zmieniając jednego okupanta totalitarnego na drugiego, no jakoś musiał być w polityce zaakceptowany. I ja nie mówię tego po to, żeby nasze emocje tak rozgrzewać, tylko żebyśmy sobie uświadomili, że mamy do odpracowania coś niebywale ważnego, bo my to musimy zmienić. Proszę zobaczyć, że te słowa amerykańskiego prezydenta padły dokładnie w tym samym tygodniu, kiedy BBC nadało ton mówieniu o Polsce w kontekście antysemityzmu i rasizmu. Ja właśnie chciałabym, żebyśmy jedną ważną rzecz jakby przyjęli jako normę naszego zachowania. Otóż, żebyśmy się nie dali prowokować, ponieważ jeżeli będziemy traktowali to jako w jakimkolwiek stopniu wiarygodne, tak? I będziemy mieli taką potrzebę emocjonalnej reakcji, to w gruncie rzeczy będziemy pomagać w podtrzymywaniu takiej wizji Polaków, których emocje łatwo rozhuśtać, łatwo nimi zarządzać. To są nonsensy i popatrzmy na to z pozycji ludzi, którzy są pewni swoich racji. Są pewni tej prawdy, którą w naszej pamięci narodowej o II wojnie światowej przechowaliśmy, którzy
przy całym samokrytycyzmie, bo w tym Polacy, jak sądzę, są rekordzistami Europy, tak? I mamy w pamięci niedobre, także jakieś może i haniebne zachowania części naszych rodaków, których jakby okupacja miała prawo zdeprawować. Mamy prawo i obowiązek się trzymać tego, co wiemy, tak? Mianowicie na przykład tego, że jak na warunki, które zgotowali nam okupanci niemieccy, zrobiliśmy, moim zdaniem, tak uważam, bardzo dużo. Tyle, ile się dało, jeśli nie będziemy wymagać większego bohaterstwa niż, że wymienię Ulmów, tak, o których Kowalskich czy Baranków, czyli ja przepraszam, na wsi, kiedy wszyscy wiedzą, co się dzieje, tak, to było ukrywanie Żydów w gruncie rzeczy z pełną świadomością innych ludzi, którzy wiedzieli, że za to się traci życie i którzy zobaczyli, że za to się traci życie, a w tej samej wsi po zamordowaniu rodziny Ulmów i jeszcze w trzech domach przechowały się do końca wojny inne przechowywane żydowskiego pochodzenia osoby. Czyli no, jak my możemy z dzisiejszej perspektywy uważać, że to był za mały heroizm, tak? Albo wymagać od innych, żeby taki heroizm stał się normą. Więc wracając do naszego poczucia pewności, prawa do posiadania takiej pamięci narodowej, w której mamy nie tyle domagać się przeprosin, ale żądać przyjęcia do wiadomości, że Amerykanie lepiej prędzej niż później, a mają obowiązek zobaczyć Polskę okresu II wojny światowej jako okupowaną, w której Holokaust był zrobiony od początku do końca niemieckimi rękoma i dla ułatwienia tej zbrodni Niemcy wprowadzili prawo jakby zabijania za pomoc Żydom, które obowiązywało tylko w Polsce. To są te trzy rzeczy w sferze faktów. I co jest bardzo ważne, a wcale nie takie znowu w Europie popularne, nie mieliśmy żadnej reprezentacji politycznej, która w jakikolwiek sposób pomagała Niemcom realizować ich okupacyjne plany. Mało tego, jak mówiłam o Janie Karskim, mówiłam, że on to robił w strukturach podziemnego państwa, tak, które było w stanie wojny z Niemcami, to dodajmy jakby do tego jeszcze fakt, że ta jego postawa była sygnałem, że reprezentacja polityczna polskiego narodu nie tylko poza granicami, tak, nie wiem, armia Andersa, czy powiedzmy sobie nasze wojska, nie wiem, obrona Londynu i tak dalej, ale także w Polsce robiła tyle, ile się dało, żeby wartościom demokratycznym, także jakby budzenia sumienia świata, dać wyraz. On był wyrazicielem reprezentacji politycznej. Były kraje w Europie, które z Niemcami wchodziły w polityczne, jakby to powiedzieć, mniej czy bardziej, oczywiście pod okupacją, ale alianse. No dobrze, my to mniej więcej wiemy w Polsce. Czego oczekiwałaby Pani od polskiego rządu, także od polskich elit teraz, po tym tygodniu? A tak, bo ja przepraszam, nie dokończyłam tego wątku, że tu nie chodzi o przepraszam. To jest kwestia takiego oświadczenia, to zresztą chyba najlepiej zrobił IPN, mówiąc, że otwiera anglojęzyczną stronę, która będzie takie podstawowe informacje na temat tego, czym była okupacja i II wojna światowa w Polsce. Mamy pełne prawo po tym, łącznie ze sprostowaniami, oczekiwać, że w procesie edukacji i pisania o historii II wojny światowej Polska będzie traktowana zgodnie z prawdą historyczną jako kraj, który z Holokaustem i z nazizmem nie miał nic wspólnego. I ja bym powiedziała, że słowo przepraszam jest dla mnie, ja nie oczekuję, żeby prezydent Obama przeprosił Polaków. Ja się nie czuję dotknięta tym, że on nie zna historii. Tak? No, jak spotykam kogoś dzisiaj młodego, kto nie ma pojęcia na przykład o tym, kto tak naprawdę w Katyniu zabił polskich oficerów, to ja nie oczekuję od niego, że on mnie będzie przepraszał, tylko że on się tego dowie. I on się tego nauczy i on to będzie wiedział. Ja od niego wymagam. Tak? I dokładnie tak samo od zaprzyjaźnionego państwa Stanów Zjednoczonych i jego prezydenta wymagam, że jeżeli ma takie
że jeżeli elity tego państwa mają poważny jakby problem. Luki, tak, czy poważny problem z pamięcią historyczną, to to uzupełnią, bo to Polska jest na tyle poważnym krajem, że mamy prawo tego oczekiwać. To jest mój, ja bym powiedziała, taki poziom wymagań minimum, a słowo przepraszam jest dla mnie bez znaczenia. Jeśli pani pozwoli, bo wydaje mi się, że my przechodzimy jakby do porządku dziennego nad całą tą konstrukcją i najbardziej boli nas to określenie polskie obozy śmierci. To jest rzeczniczka Białego Domu, to jest chyba sprostowanie numer dwa. Prezydent przejęzyczył się, miał na myśli nazistowskie obozy śmierci w okupowanej przez Niemców Polsce. Prawie idealnie, tak? Są Niemcy. Tak. Żałujemy z powodu, czy wyrażamy ubolewanie, z powodu błędu, który nie powinien pomniejszać wagi oczywistej intencji uhonorowania pana Karskiego i tych dzielnych polskich obywateli, którzy stanęli po stronie ludzkiej godności w obliczu tyranii. To jest pozornie pięknie, ale to wynika z tego zdania, że byli jacyś polscy obywatele, którzy nie stanęli po stronie ludzkiej godności w obliczu tyranii nie wiadomo której, tak? I czyjej. I jest znowu tu jakiś komunikat, że w Polsce był jakiś podział, tak? Bohaterowie zrobili to, co trzeba, ale bardzo wielu Polaków właściwie jest niedookreślonych. W tym trzecim sprostowaniu jest nawet coś o niewinnych Polakach z jakiegoś w rocznicy wyzwolenia Auschwitz, wystąpienia Baracka Obamy, z takiego jego tak. wystąpienia, że właśnie dramatyczne, niewinne polskie ofiary w obozach śmierci. A były jakieś winne ofiary, tak? Proszę pamiętać, że Jan Karski był bohaterem dlatego, że za wszystko, co robił łącznie z kontaktami z polskim państwem podziemnym, groziła mu kara śmierci. I wszyscy, którzy w Polsce byli w tych strukturach mniej czy bardziej zaangażowani, groziła im kara śmierci. Tyrania miała narodowe niemieckie oblicze. I ja powiadam, nie przepraszajcie mnie, bo ja się nie czuję dotknięta. Ja wiem, jak to w Polsce było. Ja proszę, żebyście się douczyli historii. To jest trudny przedmiot, ale matematyka jest trudniejsza. No dobrze, bardzo pani dziękuję. Zobaczymy, czy prezydent Obama między innymi odrobi tę lekcję. No. Byłoby dobrze. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.